Macie ochotę na pizzę z Gerbusa? Zapraszam. I trochę tutaj zajeżdżam oczem, nie? Słuchajcie, jest tu pięknie, cudownie. Niesamowicie. To jest dzieło sztuki, proszę Państwa. A to przypomina jakąś tajemnicę chrześcijańską, nie? I podejrzewam, że tam pod spodem jest coś ważnego. Słuchajcie, kazali mi się włączyć, bo podobno jest to jakiś kwiat, na który się nazywa pawie pióro i kwitnie tylko raz podobno. Podobno. Także dam wam tutaj też w filmie tą roślinę. Jeśli ktoś z was zna tą roślinę i wie coś o niej, niech da znać w komentarzu. My zaraz będziemy googlować, bo tam jest dużo tych roślin, ale podobno one kwitną tylko raz i tyle. Teraz pokażemy wam taką komercyjną część Loret de Mar. Mieliśmy jechać na bazar, ale niestety bazaru nie ma dzisiaj. O, przepraszam. Teraz pokażemy wam tą komercyjną część. Jest naprawdę... Jest bardzo dużo ludzi. Sklepy ze wszystkim i z niczym. Koszulki za 2 euro. Wszystko z Afryki. Weźcie mi, że ta ulica już nie jest tak pełna jak poprzednie. No na poprzednich nie dało się nagrywać, było tyle ludzi. Ja mam tak wszystko i nic. Tam masz te te łapacze snów takie duże, nie? Ten sklep ładnie wygląda. Taki szybki spacer po centrum. Ja sobie nie wyobrażam, co tu się dzieje w sezonie. Jak teraz jest, tu już jest mało. Jula, normalnie siedzi. Jak tu już jest mało ludzi w teraz, to w sezonie podejrzewam, że tutaj się nie da przejść. Ktoś kręci z tyłu vloga. Ktoś z tyłu kręci vloga, zobaczcie. Jak znacie tego vlogera, to dajcie znać. Ale profesjonalny sprzęt i operator. Także, o, Volkswagen Garbus, lodziarnia zrobiona z Volkswagena Garbusa, ale czadzik. No patrzcie na to, jakie piękne. Ta, tam jest morze, mama, do morza dotarliśmy. Patrzcie na to. No już, moment, będzie wszystko. To tata chce nagrać Volkswagena Garbusa z pizzą. Macie ochotę na pizzę z Garbusa? Zapraszamy. Dobra, my idziemy teraz kupić loda Julii i widzimy się zaraz. Lody pojedzone. Julia jeszcze je loda. Dobre? Pyszne, tak? Lepiej wyglądały niż smakowały. Lepiej wyglądały niż smakowały, ale fajne miejsce. Zobaczcie teraz, jesteśmy koło takiego kościoła. Jesteśmy koło takiego kościółka, trochę wam pokażę. Tak to wygląda. I wiecie, co mnie zainteresowało? Nie sam kościół w środku, do którego chyba trzeba płacić, żeby wejść, a ja uważam, że świątynie nie powinny być odpłatne. Nie po to jest ta religia nasza, żebyśmy płacili za nią, ale popatrzcie tutaj. Popatrzcie tu. Ale tu jest pięknie. Zobaczcie na to. Fantastyczne zdobienia. Szkłem, bo jestem pod wielkim wrażeniem.
Ale tu jest pięknie. To jest dzieło sztuki, proszę Państwa. To jest... A popatrzcie tam. Zaraz Wam zrobię zbliżenie, tylko przejdę. Popatrzcie na te święte obrazy tam na górze. Nie wiem, czy je widzicie. O. Popatrzcie na te święte obrazy. Ta część robi naprawdę... Ta część robi naprawdę wrażenie. Chodźcie, jeszcze tutaj się przejdziemy. Jak uważacie? Kościoły powinny być, wstępy do kościołów powinny być płatne? No moim zdaniem nie, nie o to w tej religii chodziło. Spróbujmy. Okay. Czyli jednak było bez opłaty. Piękny kościółek. Piękny, naprawdę piękny. A to przypomina jakąś tajemnicę chrześcijańską, nie? I podejrzewam, że tam pod spodem jest coś ważnego. Dobra, idziemy dalej. Świeczkę. Dobra, wyszliśmy z kościoła. Dzisiaj taki dziwny dzień. No słuchajcie, nie da się nie nagrywać, nie? Bo nie da się nie nagrywać. Takie mini Alicante, popatrzcie na to. Coś jak mini Alicante. Deptak, to nam to przypomina. Bardzo ładne miejsce. Zobaczcie sobie. No można, no pewnie, że można prowadzić.
Ale to nie ma, to nie jest nic specjalnego, nie? W porównaniu z Alicante to jest pikuś. I trochę tutaj zajeżdżam oczem, nie? Nie czujesz? A czy wrażenie robią tutaj te palmy? Naprawdę, te palmy robią wrażenie. Tam nawet jakieś owoce są, patrzcie. Owoce? To były owoce? Owoce! Chyba. Nie znam się na palmach. Uwielbiam na nie patrzeć. No, tak to wygląda. Bo chcemy sobie kupić za poradą jednego z naszych widzów, a w sumie to Wicki. Chcemy kupić sobie rejs do Tossa de Mar. Rejs trwa około godziny. Słuchajcie, zaraz nagrywam shorta, w którym podziękuję Wam za pierwsze 100 subskrypcji. Tak, właśnie, 23 dnia października dotarliśmy do 100 subskrypcji. Jest to bardzo, bardzo dużo. Nie spodziewałem się tego. Jeszcze w innym vlogu Wam za to podziękuję. A teraz idziemy z Julią zobaczyć, jaka jest woda. Ula, żebyś nie spadła. Idziemy zobaczyć, jaka jest woda. I do usłyszenia później, bo dzisiejszy dzień jest wyjątkowo obfity w atrakcje. Julia, patrz, pomachaj. Okej. Podążamy tam na górę. O. Julia się spina, popatrzcie. Julia już prawie zdrowa, mama jeszcze nie do końca. Jeszcze się trochę źle czuje, ale Julia już jest zdrowa. Oglądałem ostatnio taki program na YouTubie. Lekarz wypowiadał się o tym, dlaczego chorujemy. I powiedział, że mamy za mało witaminy D. I że nie chodzimy boso po plaży, że chodząc po plaży można się wyleczyć z dużej ilości chorób. Nie bardzo mi się chce w to wierzyć. Ale powiem szczerze, że wczoraj Julia była na plaży i praktycznie zero kaszlu już. Praktycznie zero kaszlu, także może i jest coś w tym. Jak myślicie? O, tutaj. Ale fajne miejsce, urokliwe, nie? Tutaj można było poplażować. Był tam? No ja nie wiem, zobaczymy. Wow, ale... Jak na filmach. Jak na filmach. Lazurowa, patrz. Tam widzę lazur. Ładna. Ładna, ładna woda. Lazur. A tam idziemy do góry. Powiem Wam szczerze, że jest tutaj co robić w tym Lore de Mar. Na każdym kroku... Mieliśmy plan dzisiaj tylko jechać na targ i na każdym kroku coś nas zaskakuje, że muszę włączać kamerę i filmować, bo jest naprawdę pięknie. Nie wiem, czy Wam mówiłem, a tutaj niestety śmieci, ale to... Ale piękna woda. Wow. Naprawdę, gdyby nie te śmieci, to naprawdę widok by był przepiękny. Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale jutro mamy zamiar płynąć łodzią. Aha, mówiłem Wam już. No, mówiłem Wam już. Do Tossa de Mar. And that just means that I'll try again tomorrow. It's my dark creative mountains where the valleys used to be. Gotta change perspective. In-
lost in all the wonder, never call it quits, no. When life hit me apart, I went faster, farther. I just gotta remember I was made for this. Ta trasa niby ma 1,3 km, można przejść ładnymi widokami. My niestety tego nie zrobimy, bo rowery mamy gdzieś tam. Nie wiem, czy widzicie mój palec, gdzieś tam mamy rowery zostawione. A po drugie Chico jest sam w kamperze. Już 2 godziny, także będziemy powolutku wracać do kampera. Ale tutaj jeszcze zobaczymy sobie. O. O. Jest moc. Strasznie wieje, ale powiem wam szczerze. Jak już... Czekaj, najpierw tutaj chodź. Jak już mamie się to podoba, to już jest coś wyjątkowego, bo mama przeważnie mówi, że mogło być lepiej, nie? Jesteśmy. Słuchajcie, tam właśnie z tyłu za mną nagrałem dla was shorta, w którym dziękuję wam za 100 subskrypcji. Wyście już tego shorta widzieli, jak nie, to ktoś jest nowy, niech się cofnie o jakiś miesiąc do tyłu. Albo może nie. Słuchajcie, idziemy dalej. Popatrzcie, gdzie jest Klaudyna z Julią. W ogóle popatrzcie, co tu się dzieje. Klaudyna z Julią jest, widzę je tam. Gdzieś... Czekajcie, gdzieś tam są. Ale tu jest fantastycznie. Powiem wam szczerze, że jest fantastycznie. Niesamowicie. Myślałem, że po Alicante nic mi już nie zaskoczy, ale powiem wam, że no tu jest pięknie. Pięknie, cudownie. Źle nagrywam, ok. Słuchajcie, jest tu pięknie, cudownie. Niesamowicie. Naprawdę, przyjeżdżając tutaj do Lloret de Mar, spodziewałem się raczej takiego typowego turystycznego miejsca, w którym będzie pełno ludzi, na to byliśmy przygotowani, no i jest dużo ludzi, nie tyle co w sezonie, ale no ale w dalszym ciągu jest. I myślałem, że to będą tylko sklepy, może jakaś fajna plaża i nic więcej, ale tutaj jest pięknie. Tutaj jest pięknie, po prostu zachęcam was do przyjazdu w to miejsce. Teraz trochę może trzymać kamerą, bo schodzę ze schodów. Zachęcam was naprawdę do przyjazdu. Zaraz będą widoki lepsze. Bo tutaj naprawdę, ale do przyjazdu może po sezonie, tak jak my jesteśmy, jest mniej ludzi, podejrzewam. Ale tutaj jest przepięknie. Mamy jakąś chorobę na punkcie pięknych widoków. O, tu jest przepaść, popatrzcie. Popatrzcie na to. Tutaj jest przepaść. Albo można zejść ze schodów.
Wiecie co, ja sobie tu zejdę. No patrzcie, gdzie ja idę. To czarzy. Słuchajcie. Ja jestem pod wrażeniem, nie wiem jak wy. Tam widzę Klaudynę, macham jej, ale ona mnie nie widzi. No po prostu szok. Po prostu szok. Ja chcę takie miejsca codziennie, nie wiem jak wy. Idziemy teraz tutaj po schodach, uwaga, będę wchodził. Ja chcę takie miejsca codziennie widzieć. Chciałbym tutaj spać, chciałbym tu mieszkać. O, a gdzie tutaj można przejść? Tutaj można zejść, popatrzcie. Naprawdę. Przecudowne miejsce. Mam nadzieję, że jutrzejszy rejs statkiem będzie jeszcze lepszy. Bateria by się zaraz wyczerpie, ale mamy powerbanka. Także naładujemy szybko. Bo to, co tutaj jest, to jest... To trzeba nagrywać po prostu, tego nie można zostawić bez nagrywania. Nie wiem, gdzie poszła Klaudyna. Wow, wow. Idziemy do góry czy na dół? Idziemy do góry. Z góry są zawsze lepsze widoki, co? Znowu mamy drona na tej wycieczce i znowu tego drona nie zabrałem z kampera. Zresztą mamy takiego taniusieńkiego drona, także nie wiem, czy bym tutaj nim polatał. Aż tak dobry w lataniu nie jestem. Coś tu się będzie wydarzało. Ale czadzik. Tym stateczkiem będziemy płynąć, popatrzcie, tam płynie statek. Tym statkiem będziemy płynąć jutro. Poczekam, aż pani zejdzie. Idziemy do góry. I jest Klaudyna i Julia. Hej. Kontemplują. Co tam? O. Wow. Wow. Fantastyczne miejsce, nie? Słuchajcie, tutaj się żegnamy w tym vlogu, bo będzie za długi. Czekajcie, jeszcze zejdę wam pokażę. Się pożegnamy z ładnym widokiem, nie tam jakieś krzacze, krzaczory. Zobaczcie. Dobra, do zobaczenia w następnym vlogu. Super, że jesteście. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, lajkować i komentować. A takie widoki będziecie mieli częściej. Dziękujemy, pozdrawiamy.